Produkcja Studio Plac. Spotykamy ich wszędzie. W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie. Uzależnieni. Od alkoholu, leków, hazardu, seksu, pracy, zakupów, internetu. Są wśród nas. Nie zawsze o tym wiemy. Za każdym nałogiem kryje się jakaś opowieść. Tęsknota, ból, potrzeba regulacji emocji. W kolejnej serii podcastów W czułym zwierciadle rozmawiamy o uzależnieniach od substancji i zachowań. W czułym zwierciadle Małgorzata Serafin, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o zakupoholizmie. Doktor Jacek Buczny, doktor psychologii, badacz samokontroli i uzależnień behawioralnych, wykłada na Uniwersytecie SWPS w Sopocie i na Uniwersytecie w Amsterdamie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest uzależnienie od zakupów? Kto jest na nie narażony? Kiedy zakupy na poprawę nastroju zamieniają się w taką ucieczkę od trudnych emocji? I jakie są mechanizmy zakupoholizmu? I jak w tym szalonym świecie konsumpcjonizmu wyrwać się z nałogu? O tym chciałabym, żebyśmy dziś porozmawiali. Czy uzależnienie od zakupów to jest uzależnienie XXI wieku? Myślę, że tak. Ze względu na wiele różnych czynników. Dostępność produktów, tego, jak sporo zarabiamy, jak wiele wydajemy. Tak, zdecydowanie tak. A czy w tym uzależnieniu behawioralnym, w przeciwieństwie do innych uzależnień behawioralnych, a być może w podobieństwie, może się mylę, jest tak, że oprócz tego czynnika, który jest wewnątrz nas, tego czynnika psychologicznego, jesteśmy tutaj narażeni na ogromną taką presję społeczną, otaczającą nas zewsząd reklamy i ten pęd do konsumpcjonizmu i ciężej się oprzeć niż przy innych nałogach? No myślę, że tak, ze względu na to, że to jest takie uzależnienie, które się wydaje trochę niewinnym, ponieważ konsekwencje są oddalone, nie tak jak w przypadku, powiedzmy, uzależnienia od substancji, narkotyków czy alkoholizmu, bo to widać od razu. Więc w tym przypadku taką zasadniczo negatywną konsekwencją jest to, że mamy długi, tak, że wydajemy zbyt wiele, nie wystarcza nam na to, na co powinno nam wystarczać. Więc to jest pierwszy taki ważny przejaw tego uzależnienia, a podobieństw do innych jest całkiem sporo. To jest na przykład taka utrata kontroli nad tą czynnością, zatracenie się w zakupach. Czyli jeżeli ktoś ma bardzo zasobny portfel, to albo w ogóle nie dojdzie do tego momentu, że stwierdzi, że ma problem z zakupami, albo bardzo późno, dopiero te długi są taką czerwoną lampką, która w zasadzie już wybucha, a nie tylko świeci? To oczywiście jest takie najbardziej widoczne dla kogoś z zewnątrz, natomiast po pierwsze nie ma takich doniesień w badaniach, które by pokazywały, że zasobność portfela to jest ten zasadniczy czynnik determinujący. Natomiast to, co jeszcze wskazuje na istnienie pewnego problemu, to jest coś, co człowiek może albo wcale nie musi zwerbalizować. To są takie nieprzyjemne doświadczenia, kiedy człowiek nie dokonuje zakupów, prawda? To jest podobne jak w przypadku innych uzależnień, dajmy na to uzależnienia od hazardu, kiedy człowiek po prostu musi grać i odczuwa nieprzyjemne napięcie, kiedy nie musi, prawda, brać udziału w jakiejś grze hazardowej. Tak samo i tutaj, prawda, w sytuacji takiej, kiedy nie mogę kupować, nie mogę wydawać, jest coś takiego w doświadczeniu człowieka, co sprawia, że czujemy napięcie, nie wiemy, jak dać temu upust. No i nagle się okazuje, że przeglądanie produktu, wydawanie pieniędzy to jest właśnie coś, co przysparza nam ulgi. I to jest taki kolejny, można powiedzieć, czerwony sygnał, czerwone światło, które powinno skłonić ludzi do myślenia, że być może coś jest nie tak. Jeśli właśnie to kupowanie, wydawanie pieniędzy, przebywanie w takim środowisku, gdzie się kupuje, jest pewnego rodzaju przyjemnością. A czy ta przyjemność i kupienie sobie czegoś bije się we własne piersi na pocieszkę? Kto kiedyś czegoś nie kupił sobie na pocieszkę, na poprawę humoru, takie jednorazowe albo sporadyczne, to jest coś niepokojącego, czy to jest tak jak z alkoholem, że no niektórzy potrafią po prostu go używać, a niektórzy mają skłonności genetyczne i środowiskowe do tego, żeby się od tego alkoholu uzależnić? Jeśli chodzi o tendencje do uzależnienia, no to można na to spojrzeć jako pewnego rodzaju wymiar. No i są osoby, które są bardziej predysponowane ze względów biologicznych, inne trochę mniej. Natomiast zachowania, o których pani wspomina, takie powiedzmy sporadyczne sięganie po kieliszek czy sporadyczne kupowanie dla przyjemności,
wcale nie musi być oznaką uzależnienia, ale oczywiście to jest zawsze pytanie, jak często to zachowanie się pojawia, jakie motywy temu towarzyszą. Jeśli na przykład okazuje się, że głównym czynnikiem poprawiania nastroju dla osoby to są właśnie te sporadyczne zakupy dla przyjemności, to w jakimś momencie może się to przerodzić w nawyk, w, można powiedzieć, nadmierne kupowanie. I wtedy, kiedy już wydajemy pieniądze, kupujemy bez opamiętania, to jest oznaka problemu. Natomiast ta granica pomiędzy zwykłym kupowaniem od czasu do czasu dla przyjemności a uzależnieniem jest dość cienka. Człowiek nie jest zbyt dobry w stwierdzeniu, kiedy ma problem, a kiedy go nie ma, dlatego że nasze czy samoobserwacja, poznanie samego siebie jest bardzo trudne, jest nacechowane różnego rodzaju błędami poznawczymi. My wolimy na siebie patrzeć w kategoriach takich, że jesteśmy moralni, że jesteśmy dobrzy, że nie mamy żadnych problemów i nie jesteśmy w związku z tym zbyt dokładni w zauważaniu tego, kiedy ten problem tak naprawdę występuje. Więc jeśli ktoś na przykład, czy pani koleżanka, pani kolega mówi, a to tylko czasu do czasu się zdarza, to wcale tak nie musi być, ponieważ my jesteśmy znowu bardzo kiepscy w analizowaniu krytycznego, w krytycznym analizowaniu tego, czy co kieruje nasze zachowanie i czy kiedy występuje problem, a kiedy nie. No właśnie, uzależnienie od zakupów ma wiele wspólnego z innymi uzależnieniami, ale co w zakupach uzależnia? Co jest tym czynnikiem, jeżeli to nie jest właśnie substancja? Gdybyśmy to mogli sobie tak wypunktować. No, podobnie jak w wielu innych zachowaniach, które dotyczą uzależnienia, które dotyczą zachowania, więc z pewnością to jest sama czynność, tak? Tu nie chodzi o to do końca, jaką rzecz kupujemy, czy to jest rzecz, której bardzo potrzebujemy lub mniej, ale chodzi o samą czynność i to jest czynność taka, która nas pochłania bez reszty, w związku z tym pozwala nam to pochłonięcie zapomnieć o różnych problemach, stresach, więc uzależnienie na pewno ma ten wymiar, ten koloryt ucieczki od problemów, od codziennego stresu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z pewnością zakupy mają to do siebie, jak na przykład uzależnienie od hazardu, że to jest możliwość doświadczania czegoś nowego, prawda? Nowych doznań, no, tak samo z piciem, prawda? Za każdym razem no, może być jakiś inny alkohol w innym towarzystwie, prawda? To zaspokaja naszą ciekawość, jak i też potrzebę stymulacji. To, co też wiemy na podstawie badań, jest to, że często popadanie w uzależnienia związane jest z taką potrzebą stymulacji, doświadczania czegoś, coraz to intensywniejszych doznań. I tak samo jest w przypadku zakupów, prawda? Spędziliśmy godzinę, to wystarczyło, ale jeśli zaczynamy mieć problem, to już w sklepie spędzamy nie godzinę, a spędzamy dwie. Dlatego, że nasz mózg, nasz organizm uczy się tego, że to jest całkiem przyjemna czynność, prawda? Że temu towarzyszy wiele różnych przyjemnych doznań, doświadczanie kolorytu świata, wiele jeszcze innych rzeczy. Ale to właśnie to bycie w sklepie, to czucie się obsługiwanym na przykład w sklepie stacjonarnym, a w sklepie internetowym, ta możliwość wyboru, możliwość takiej kontroli, autonomii, jestem dorosły, mam na to wpływ, mogę sobie wybrać różowe czy zielone, nie wiem, tyle ma giga albo tyle ma giga, albo tak. Nawet kosiarki, taką czy taką. To jest ta dorosłość, ta możliwość wyboru. Wyboru? Zdecydowanie tak. To, co wiemy na podstawie badań psychologicznych, i to jest niezwykle interesujące, mianowicie to, że kierują nami takie trzy motywy. Jednym z tych motywów to jest motywa autonomii, bycia samodzielnym, bycia autonomicznym. I jeśli to oferuje nam sklep, to oferuje nam internet, to ludzie świetnie się w tym czują, prawda? Jeśli otworzymy sobie znane platformy oferujące zakupy, to można spędzić dosłownie setki godzin i nie da się skończyć tej gry, można byłoby tak powiedzieć językiem internetowym, nie da się tej gry skończyć, prawda? Tam jest tyle do zobaczenia, tyle do poznania, tyle do wypróbowania i to spełnia te takie podstawowe ludzkie, wypełnia podstawowe ludzkie motywy. A ten czas, czy wydane pieniądze, co jest taką lampką, że to może być problem? Ilość czasu, którą spędzamy, nawet nie wiem, wrzucając do koszyka, zastanawiając się, czytając o produkcie, zastanawiając się nad innym, jeżeli to już pochłania nam godziny,
często w pracy, bo wieje nudą na przykład, to bardzo często w pracy ludzie to robią, czy jednak o ten finał, czyli o kupienie i wydanie tych pieniędzy? Czy już sam czas, który zabiera nam dane uzależnienie, jest niepokojący? To z pewnością te dwie rzeczy. Natomiast też warto wspomnieć tutaj o tym, jakie są kryteria diagnozowania uzależnień od zakupów. To jest przede wszystkim utrata kontroli nad impulsami. To znaczy człowiek dostaje wypłatę, jeśli pierwszą rzeczą, którą sobie pomyśli, którą zrobi, to jest pójście na zakupy, wydanie tych wszystkich pieniędzy, albo części przynajmniej, to jest też taki sygnał, czyli warto wtedy myśleć, spróbować krytycznie przemawiać swoje zachowanie. Jeśli zobaczymy, że dopływie gotówki towarzyszy takie napięcie, chęć wydania tego jak najszybciej, sprawienia sobie przyjemności, to jest taki kolejny czynnik, który powinien ostrzegać ludzi przed brnięciem w to. Czyli, że pożądanie tego produktu albo tego dobra jest ważniejsze niż takie rzeczy podstawowe, które musimy niestety oddać, dostając wypłatę, czyli wszystkie raty świata, rachunki i tak dalej. I to, co zostanie, możemy sobie z tego jakąś część poświęcić na zakupy, te na pocieszkę, na poprawienie humoru, albo na przykład jakieś przyszłościowe dotyczące pasji. I wtedy jest to racjonalne zachowanie, a rzeczywiście ten impuls, który się w nas budzi, to pożądanie, to jest, tak mi się skojarzyło, jak pan mówi, to taki głód, że jak ktoś zdobędzie jakieś pieniądze, albo je ukradnie, to biegnie kupić działkę. Tak sobie myślę o takich bardzo uzależnionych od narkotyków bohaterach filmów amerykańskich. No tak, tak. Głód to z pewnością jest dobry taki termin opisujący tą czynność. No i też w kontekście tego, o czym pani wspomniała, jeśli towarzyszy temu brak zdolności do racjonalnego planowania własnych wydatków. Oczywiście ciężko jest to mówić w sytuacji galopującej inflacji, trudności gospodarczych i tak dalej, ponieważ wszyscy z tym mamy duże problemy. Ale jeśli widzimy, że już przestajemy się starać racjonalnie gospodarować finansami, a wolimy właśnie wydać na drobne przyjemności, to jest to z pewnością taki czynnik kolejny, wskazujący na to, że możemy mieć pewien problem. A jak potrafimy sobie wytłumaczyć te rzeczy, jak każda osoba, która jest uzależniona od czegoś, ale jeszcze nie stanie ze sobą w prawdzie, bo dopóki nie stanie sama ze sobą w prawdzie, to wiemy, że tych argumentów może być mnóstwo. Jeżeli chodzi o substancje, to taki argument wszystko jest dla ludzi, jest absolutnie koronny, albo przecież, no nie wiem, nie upijam się w pracy. Tak mówią osoby, które są uzależnione od alkoholu. A co mówią osoby, które mają już problem z zakupami, ale on może być przez długi czas niedostrzegalne dla otoczenia albo dla bliskich, bo dopóki nie ma tych kłamstw, albo na przykład nie ma przed kim kłamać, to nie musi się ujawniać i uzależnienie może nie wyjść na jaw. Więc jakie są takie argumenty, które się pojawiają, że to jest na pocieszenie, albo każdy ma mieć prawo 6 par butów czerwonych w różnego rodzaju odcieniach czerwieni? Zdecydowanie, to są takie tłumaczenia wskazujące na to, że wszyscy tak robią, prawda? Że żyjemy w takim świecie, że trzeba wydawać, że wszyscy wydają, albo też mogą się takie pojawiać argumenty pseudoracjonalne, że nadmiernie konsumując wspieramy ekonomię, prawda? Ponieważ ci sprzedawcy inni też muszą z czegoś żyć i tak dalej. To wszystko nosi znamiona tak zwanej racjonalizacji, prawda? I to pewnie zależy, co ludzie mówią od tego, kto jest, w ile ma zasobów, w jakim, czy mieszka na wsi, czy w mieście i tak dalej. To wszystko to sprowadza się do wspólnego mianownika, którym właśnie się mówi, określa się tą racjonalizację. Czy w przypadku uzależnienia od zakupów też tutaj mamy do czynienia z takim działaniem na ten mechanizm nagrody, który jest w mózgu? Co się dzieje w naszym mózgu przy zakupie, kiedy już mamy problem, kiedy to już jest uzależnieniowe? To jest jak nasz mózg reaguje na przyjęcie tej substancji? To jest dość skomplikowany oczywiście proces. Po pierwsze, on bazuje na uczeniu się. To znaczy, jeśli człowiek nauczy się, kobieta, mężczyzna, dziecko, osoba dorosła, nauczy się, że pewna czynność jest tym sposobem nagradzania siebie, no to występuje, można powiedzieć, prawie automatycznie taka tendencja do powtarzania danego zachowania, prawda? Więc
Jeśli to są zakupy, jeśli widzimy, ok, to jest fajny sposób na ucieczkę, na zapomnienie o stresie, pojawia się powtarzanie i w związku z tym mózg zaczyna tak kierować naszym zachowaniem, po to tylko, żeby ten układ nagrody i związana z tym przyjemność występowała jak najczęściej. Ale mózg nauczy się, że to jest dana czynność, powtarza ją, natomiast w pewnym momencie następuje takie wysycenie daną przyjemnością i jeśli już dana czynność przestaje dostarczać przyjemności, zastępuje to doświadczenie w sensie psychologicznym jest zastępowane takim doświadczeniem napięcia, czyli człowiek już nie tyle wykonuje daną czynność, od której jest uzależniony, dlatego żeby sobie poprawić nastrój, ale tylko głównie po to, żeby wyjść z negatywnego nastroju. I to jest taka własność, taka cecha układu nerwowego i to fajnie można obserwować na przykład w przypadku alkoholu, prawda? Jeśli ktoś jest mocno uzależniony, to już pije, żeby załagodzić to napięcie, które jest, czyli otwierają sklepy monopolowe, ciach idzie i kupuje. Podobnie może być w przypadku kupowania. Ale to jest do wyłapania przez osobę uzależnioną? Czy to jest takie płynne przejście? To jest płynne przejście. Właśnie tutaj jest taki kłopot. Ciężko jest znowu krytycznie spojrzeć na to, więc do psychologów, do terapeutów z problemami przychodzą ludzie już, u których to uzależnienie jest dość zaawansowane, wtedy kiedy rzeczywiście przestaje być fajnie. Ludzie mają długi, ta czynność już nie daje takiej przyjemności, człowiek doświadcza dyskomfortu, jest w depresji, ponieważ no, nie jest w stanie panować nad sobą, nad swoimi impulsami i to jest stan bardzo nieprzyjemny. Czy po tym rozładowaniu napięcia, tak jak w przypadku innych uzależnień, jak w przypadku substancji, jak w przypadku na przykład hiperseksualności, też zachodzi zjawisko takiego poczucia wstydu, poczucia winy i wcale nie radości i nie ulgi po rozładowaniu napięcia, tylko właśnie wstyd i już taka bardzo mocna faza uzależnienia wtedy się włącza? Tak, no może tak być. To jest właśnie, dlatego te wszystkie zjawiska nazywamy wspólnie uzależnieniem, bo one mają bardzo zbliżone cechy. Także to nie ma, z pewnej perspektywy to nie ma znaczenia, od czego się człowiek uzależnia, ponieważ te komponenty są bardzo podobne. Czy to jest czynność, czy to są uzależnienia od substancji. No właśnie, nie ma znaczenia, od czego się człowiek uzależnia i nawet od jakich zakupów, co kupuje, czy kupuje za dużo par Adidasów, czy kupuje, no nie wiem, za dużo rzeczy w sklepach ogrodniczych. Chodzi o tę samą potrzebę, ten deficyt i tę ucieczkę od emocji? Tak. Co jeszcze stoi za taką potrzebą albo za tym, że wchodzimy w nauk? Z pewnością to są różnego rodzaju stresy i takie stresujące czasy, jakie być może teraz mamy, niepewność ekonomiczna, inflacja, to wszystko może powodować, że zwiększa się szansa występowania takich uzależnień. Są to też oczywiście czynniki biologiczne, takie, które dziedziczymy po rodzicach, związane właśnie z taką tendencją, pewnym układem do sprzyjającym uzależnieniu. Są też oczywiście czynniki społeczne czy społeczno-ekonomiczne. W badaniach dotyczących chociażby zakupoholizmu mówi się o tym, że w pewnym sensie nasza kultura sprzyja temu, aby w to popadać, ponieważ nasze życie kręci się wokół kupowania i wydawania pieniędzy. Mówi się nawet o czymś takim jak kultura konsumencka, która w wielu miejscach, w wielu krajach, można powiedzieć, że odłącza nas od takiej tradycyjnej kultury, na przykład związanej z religią. No i w związku z tym ten zakres wpływu kultury tej konsumenckiej na nasze życie jest na tyle duży, że ciężko jest ludziom się, jakby ciężko się ludziom odizolować i z pewnością te, tak jak pani wcześniej wspomniała, reklamy, to wszystko, co występuje w mediach, to, że na przykład nawet korzystając, czytając jakiś tekst w internecie, ciągle te reklamy widzimy, to wszystko może sprzyjać występowaniu tych zachowań, takich, które w konsekwencji mogą prowadzić do uzależnienia od zakupu. No właśnie, a ta kultura konsumpcjonizmu to jest o tym, że
że chcemy przynależeć do jakiejś społeczności albo do jakiejś mody, że chcemy podążać za tą modą, by zostać zaakceptowanym. Tak sobie myślę o wszelkiego rodzaju trendach, na przykład na najbliższy sezon albo rzeczach modnych w tym roku. Oprócz tego, że mamy zawsze na początku roku mnóstwo artykułów mówiących o tym, co będzie modne w tym sezonie, to mamy też wystawy, mamy reklamy i to działa na nas tak socjologicznie i społecznie, że to jest taka szansa, taki nasz bilet do tego, żebyśmy przynależeli do jakiegoś środowiska. No zdecydowanie ludzie, oczywiście to też jest pewnego rodzaju wymiar, ale generalnie ludzie mają taką potrzebę dopasowywania się do grupy, przynależności, chcą, żeby grupa ich akceptowała. W związku z tym kupowanie ubrań, konsumpcja, to wszystko ma za zadanie pokazania, że przynależymy do grupy, że jesteśmy mniej więcej tacy jak inni. Natomiast konsumpcja też ma taki wymiar, można powiedzieć, sygnalizowanie statusu społecznego. I szczególnie jak patrzymy na dobra luksusowe, od których też się można uzależnić, to one właśnie pełnią takie funkcje pokazywania statusu. Więc na przykład u mężczyzn kupowanie drogich rzeczy, samochodów, mniejszych bądź większych rzeczy służy właśnie, czy jest pewnego rodzaju formą doboru płciowego. I to się dzieje dość automatycznie. Po prostu dla niektórych to jest najlepszy sposób na to, żeby pokazać własne zasoby. I to w społeczeństwach konsumpcyjnych jest właśnie świetną drogą do dobierania się w par. To jest, jeśli powiedzmy kobieta, bądź inny mężczyzna widzi, że ten facet gdzieś tam ma jakieś fajne rzeczy, to będzie to taki czynnik przyciągający, zwiększający taką prezencję społeczną, sygnalizującą właśnie wyższy status niż inni. Za tym wszystkim stoją deficyty. Deficyty, ale też pewnego rodzaju, można powiedzieć, strategie biologiczne. To wcale nie musi się sprowadzać do tylko i wyłącznie do myślenia o tym, że ludzie w swoich głowach mają pewnego rodzaju bufor albo pewnego rodzaju potrzebę, którą trzeba jakoś wypełnić i zakupy to spełniają, ale też możemy mówić o takich czynnikach, które wyewoluowały, tak jak powiedzmy inne zwierzęta pokazują swój status poprzez pewne cechy wyglądu, tak w przypadku ludzi to może również przejawiać się poprzez nasze zachowania konsumenckie i te zachowania takie o cechach nawyku i uzależnienia mogą być wywoływane właśnie poprzez te mechanizmy biologiczne. Także tutaj w pewnym sensie, można powiedzieć, jesteśmy ofiarą tego, że jesteśmy tylko ludźmi. Czyli można powiedzieć, że super ekstra drogi zegarek, niesamowity samochód i to wszystko jest taką współczesną zbroją mężczyzny? No tak metaforycznie zdecydowanie tak. Tak jak kiedyś fajna zbroja, fajny, nie wiem, rumak. Tak, można było dzisiaj naprawdę tam powalczyć tak, i tak powalczyć o kobiece serca też. No tak, a dzisiaj to się było po prostu inaczej. No, to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, jest pewną transformacją, kolejnym przejawem pewnych ogólnych tendencji, które już występowały dużo, dużo, dużo wcześniej. Ale nad którymi chyba straciliśmy kontrolę trochę, biorąc pod uwagę zakupoholizm i jego skutki i taką, przypuszczam, że powszechność, ale jeszcze nieodkrytą, bo dopóki nie ma długu, nie ma problemu. No właśnie. I teraz, jeśli pomyślimy sobie w ten sposób, że dzisiejsza kultura konsumencka tak kształtuje nawyki, aby to produkty luksusowe, produkty bardzo drogie były tym sposobem, aby ludzie, powiedzmy, kształtowali swoją ścieżkę w dzisiejszym społeczeństwie, no to dla niektórych pewne produkty mogą być poza zasięgiem ich normalnego portfela. Natomiast, żeby sobie na to pozwolić, no to ludzie mogą zaciągać długi, prawda? I to może prowadzić do poważnych problemów, zarówno na poziomie takim czysto indywidualnym, jak i też na poziomie globalnym, bo na pewno kryzysy finansowe, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, to nie było tylko coś, co wynikało z
potrzeby po prostu, nie wiem, posiadania domu, gdzieś mieszkania, ale też w dużym stopniu zaspokojania swoich hedonistycznych żądz. No właśnie, czy tak jak w uzależnieniu od alkoholu, bardzo często je tutaj przywołujemy, w tej rozmowie też bardzo często je przywołuję, bo wydaje mi się, że jednak to uzależnienie od alkoholu jest jakoś jak najbardziej chyba ze wszystkich uzależnień oswojone w naszym kraju, jakoś rozgryzione i mniej więcej wiemy, o co tam chodzi, jak to się leczy i nie tylko osoba, która jest pijana na ulicy, jest pijaczkiem albo alkoholikiem, że to może wyglądać zupełnie inaczej, że, i że jest to absolutnie demokratyczna choroba. Czy tak jak są różne twarze alkoholizmu, tak mogą być też właśnie różne twarze, jeżeli chodzi o zakupoholizm, że tu część osób pragnie tych dóbr luksusowych albo pragnie rzeczy, na które nie ma pieniędzy, więc zaciąga długi, a inna osoba jednak no, uwalnia w sobie to napięcie, kupując tańsze rzeczy, ale bardziej właśnie tak kompulsywnie częściej. Tak, to jest mniej więcej taki mechanizm, bo to uzależnienie nie występuje tylko w przypadku, powiedzmy, dóbr luksusowych. To nie znaczy, że jak nie kupujemy dóbr luksusowych, to nie jesteśmy uzależnieni. Chodzi właśnie o to, jak to z perspektywy psychologicznej wygląda, czyli utrata panowania nad sobą, wydawanie pieniędzy, kupowanie czegoś, czego tak naprawdę nie potrzebujemy, popadanie w długi, czy to są małe długi, czy większe, to nie ma większego znaczenia. Jeśli na przykład zakupy zajmują więcej czasu i są taką czynnością, która powoduje, że nie mamy czasu na inne rzeczy, na dbanie, powiedzmy, o swoje zdrowie, na relacje z innymi ludźmi, to nie ma znaczenia, w co się zatapiamy, czy to są dobre luksusowe, czy jakieś inne mniej luksusowe rzeczy. Z perspektywy psychologicznej to tak to mniej więcej wygląda. Chodzi o pewną formę, pewien mechanizm, a nie co jest obiektem tego zachowania. Tutaj współczesny świat i to, co dzieje się w internecie, ale no, jakby nie tylko internet sam w sobie, ale to, jak funkcjonują teraz reklamy w internecie, to też sprzyja rozwojowi uzależnienia. Tak sobie myślę, że w sytuacji, kiedy czymś się na przykład pasjonujemy, albo coś jest naszym hobby, albo aktualnie się zajmujemy tym tematem i zaczynamy szukać informacji w internecie, to natychmiast pojawia nam się po pierwsze mnóstwo artykułów, mnóstwo profili, gdzie zaczyna działać ten algorytm, wpadają nam profile albo reklamy sugerowane, sponsorowane na podstawie dopasowań i można na przykład uzależnić się od kupowania książek. Tak rzucam taki przykład książek, bo ja sama miałam taki moment, że miałam takie poczucie, że jak kupię tą książkę i kupię następną i to będzie nowość i następna bestseller, a jeszcze jedna książka to jest taka książka, o której wszyscy jakby w towarzystwie mówią, to jeżeli ja ją przeczytam, to będę miała o czym rozmawiać i że te książki wypada czytać, prawda? Należy czytać, więc zorientowałam się, że kupuję ich bardzo dużo, spędzam dużo czasu na oglądaniu, wyszukiwaniu i porównywaniu cen i to jest też już takie trochę zaspokajanie jakiegoś takiego głodu, szukanie tej akceptacji, czyli można nawet od książki się uzależnić. Od kupowania książki? No, można. Jeszcze też warto w tej sytuacji przytoczyć jeszcze inny przykład uzależnienia od pracy, no bo praca to jest coś, co każdy z nas dorosły musi wykonywać. No i niektórzy ludzie mówią, no ale jak to się można uzależnić od pracy, od czegoś, co trzeba robić? No i psychologia mówi, że można, tylko to jest kwestia tego, jaką funkcję wtedy wykonywanie pracy spełnia. No bo jeśli wykonywanie pracy wypełnia nasz obowiązek, wszystko ok, natomiast jeśli pojawia się nadużywanie pracy, praca pełni funkcję takiego regulatora nastroju, czyli sobie nie wyobrażamy dnia bez pracy, nie czujemy się dobrze bez pracy, to jest pierwszy taki sygnał uzależnienia, więc w przypadku książek może być podobnie. Jeśli są rzeczy, które robi pani, a które nie dają pani takiej satysfakcji jak kupowanie książek, to jest to pierwszy sygnał wskazujący na uzależnienie, ale nie chcę, żeby to brzmiało tak pejoratywnie, że każda utrata kontroli coś super negatywnego. Natomiast jeśli by się okazało, że wydaje pani nadmiernie dużo, że ciągle myśli pani o książkach, z tego powodu, prawda, cierpią jakieś inne obszary pani życia, to jest już to z pewnością sygnał do pewnego niepokoju. No myślę, że tak naprawdę z
każdą rzeczą, którą kupić można, można zrobić takie samo zestawienie. Tak myślę sobie, że nie wiem, osoby, które chcą, lubią albo zajmują się kosmetykami, zajmują się make-upem, taka bardzo modna rzecz teraz. Jeżeli uważają, że muszą mieć te rzeczy do pracy, to też to może być w pewnym momencie swego rodzaju uzależnienie. Jeżeli tracą kontrolę, bo potrzebują mieć wszystkie nowości, to już jest uzależnienie, czy to jest taki rodzaj fanatyzmu, że trzeba mieć wszystko z danej serii na przykład? To tak, na pewno. To, co cechuje niektóre uzależnienia behawioralne, to jest z pewnością perfekcjonizm. Tak to może być w przypadku zakupów czy zakupoholizmu, jak i pracy, kiedy tym zasadniczym czynnikiem uruchamiającym dane zachowanie to są takie potrzeby perfekcjonistyczne, czyli ktoś chce być świetny w pracy, no i teraz spędza na czynności, na zadania dużo czasu, albo żeby wykonywać perfekcyjnie swoją pracę, musi wszystko mieć, coś najlepszego i tak dalej. Oczywiście samo w sobie, sam perfekcjonizm nie jest zły, on pewnie ważne funkcje, no bo chcemy pójść do świetnego specjalisty, do świetnego lekarza, albo mamy ślub, prawda, idziemy do kogoś, kto perfekcyjnie wykonuje makijaż. Natomiast jeśli dana czynność, czy to kupowanie, czy pracowanie jest obsesją, nie możemy zasnąć, ciągle myślimy o tym, prawda, o przeglądaniu, kupowaniu, wykonywaniu pracy, nie możemy zaprzestać danej czynności, czyli to jest taki przejaw kompulsji, wszystko inne gdzieś idzie na bok, ponieważ dana czynność jest ważna, to wtedy sygnalizuje, że mamy problem. Czyli taki, powiedzmy, perfekcyjny dentysta, czy perfekcyjny lekarz, perfekcyjna manikurzystka, jak najbardziej. Natomiast z perspektywy tej osoby to perfekcyjne wykonywanie pracy może przysparzać więcej trosk, więcej bólu i de facto prowadzić do obniżenia efektywności. Czyli już nie tyle ważne jest to, żeby zadowolić klienta, żeby dobrze wykonywać swoje zadania, ale po to, żeby wykonać się pracę, żeby no, zaspokajać tą potrzebę pracowania jako takiego. I to dobrze widać właśnie na przykładzie uzależnień behawioralnych, takich jak uzależnienie od pracy, kiedy człowiek może na początku przez pierwsze 2-3 lata perfekcyjnego wykonywania swojej pracy jest super, jest ceniony pracownikiem, ale może przez to zapędzić siebie w takie miejsce, z którego ciężko jest wyjść, gdzie czeka na człowieka wypalanie zawodowe, wiele innych poważnych problemów, na przykład związanych ze zdrowiem. No, być może nie będzie miał długów, bo raczej zarobi więcej, jak już będzie super ekstra perfekcyjnym pracownikiem, ale właśnie może mieć taki dzień, może do niego przyjrze, co z tego, że ma dużo pieniędzy na koncie, jak nie śpi w nocy na przykład, albo ma głęboką depresję i nie ma niczego poza pracą. Uzależnienie od pracy to też jest temat na kolejny odcinek na naszego cyklu. Mhm. Chciałam jeszcze zostać przy tej pokusie, a może nawet pułapce i tego, co dzieje się w internecie. Czy właśnie zakupy internetowe też spowodowały taki rozwój zakupoholizmu? Bo kiedy nie było sklepów internetowych, to jednak była to jakaś procedura. Trzeba było iść do centrum handlowego lub do sklepu. A teraz, kiedy mamy zakupy internetowe, myślę o tym, że przyszło lato, kupię sobie sandały, szukam w internecie, wybór jest ogromny, kupuję, przejrzę, może przyjdą do mnie te sandały, ja je mogę też odesłać i robić to w nieskończoność, a potem wyskakują mi reklamy sklepów wszędzie. I trudno się oprzeć jakby kolejnym, bo też jest promocja. Więc jesteśmy bardzo atakowani w internecie, na naszych profilach, na naszych ustawieniach, tym wszystkim, czego wyszukujemy. Ciężko jest się oprzeć. W przypadku innych uzależnień behawioralnych chyba to nie jest aż tak, ten atak internetowy nie jest chyba aż tak wyrazisty. Zdecydowanie nie. Dlatego, że ciężko nam, konsumentom, jest obronić się przed tym. Oczywiście w naszym imieniu są organizacje, które występują przeciwko temu. Są takie oddolne inicjatywy, powiedzmy, próbujące blokować śledzenie użytkowników w różnych miejscach. To, do czego chcą doprowadzić, to do tego, że jeśli używa pani aplikacji A na swoim telefonie, to nie powinno być przepływu danych między aplikacją A a aplikacją B, która służy do czegoś innego. Ale w pełni się z panią zgodzę, ponieważ badania pokazują, że aktywizacja pewnych myśli, pokazywanie produktów może napędzać myślenie, może kierować zachowanie
do tego, żeby wydawać pieniądze. Na przykład jeśli takie dostajemy newslettery z firm, sami się na to zapisujemy, ponieważ nie, szukamy jakiejś okazji, to znowu z naszej woli może się przekładać na zwiększenie zainteresowania zakupami, ale nawet jeśli tego nie chcemy, to przeglądając internet ciągle gdzieś natykamy się na reklamy i to z pewnością jest tą cegiełką sprzyjającą występowaniu uzależnienia. To niesamowita pokusa, bo to tak jakby cały czas ktoś alkoholika częstował alkoholem, tak naprawdę jakby mu się cały czas te triggery pojawiały, że to jest absolutnie wszędzie, czy jest na billboardach, w sklepach, na witrynach, czy cały czas wyskakują te pokusy, minus 20%. Mimo, że mamy coraz większą świadomość konsumencką, jak to wygląda pana zdaniem? Bo pojawia się coraz więcej artykułów, materiałów, wywiadów, albo przed świętami, albo przed Black Friday, które mówią o tym, jak działają wyprzedaże, jak działają promocje, jakie są chwyty marketingowe. Coraz większa świadomość w tym zakresie istnieje konsumencka, że jednak nie dajemy się aż tak bardzo nabrać na te wyprzedaże. Czy cały czas ten czerwony kolor, ten minus 30% albo ta cena, która się kończy na 99, cały czas na nas działa? Działa, dlatego że ten rynek pewnych zabiegów marketingowych, manipulacji jest dynamiczny. Ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, wiedzą, co się dzieje i wiedzą, co zrobić. Prowadzą badania, mają dostęp do konsumentów i za pomocą różnych technik przeciwdziałają temu. No, co z tego, że się nauczymy tego, że występuje technika A, B i C, jak za chwilę ktoś wymyśli technikę D i jakąś grupę klientów do tego skłoni. No i firmy w to inwestują, ponieważ mówimy tutaj o zjawiskach tak naprawdę globalnych, czyli jeśli jakaś metoda, powiedzmy, kosztuje skłaniania konsumentów do kupowania, dajmy na to $1 000 000, a przyniesie w skali globalnej 10 milionów zysku, to czemu nie? To jest coś, o co warto powalczyć. I tak na tym są oparte te różne czynniki. Oczywiście rządy, czy w Polsce, czy w wielu innych krajach, próbują temu przeciwdziałać. I są kraje, takie jak na przykład Szwecja, Dania, gdzie chroni się tak zwane grupy wrażliwe, dzieci chociażby, przed wystawianiem na reklamy. Nie wolno w niektórych krajach skandynawskich, może nawet we wszystkich, nie pamiętam dokładnie, ale nie wolno reklamować, powiedzmy, produktów dla dzieci, ponieważ dzieci nie potrafią panować nad swoimi emocjami, swoimi silnymi potrzebami i mogą padać, można powiedzieć, ofiarą tych reklam. W związku z tym te reklamy są zakazane. W Polsce, zdaje się, są takie próby. Były też próby na przykład zakazu reklamowania alkoholu, były próby zakazu reklamowania firm oferujących zakłady bukmacherskie, ale gdzieś takimi tylnymi drzwiami te firmy znalazły możliwości i dzisiaj w zasadzie co nieodłącznie związane ze sportem. Tak, tak, tak. I to i zakłady bukmacherskie i wszystkie inne hazardowe atrakcje, które są zapewniane pod taką przykrywką sponsorowania albo partnerowania wielkim patriotycznym wydarzeniem sportowym, więc no, to jest takie wybielanie się absolutne. No właśnie, zakaz reklamy alkoholu albo ograniczenie reklamy alkoholu, ale mamy alkohol na wszystkich stacjach benzynowych, więc no, to są takie dziwne ruchy albo pozorne ruchy, bo jeżeli chodzi o alkoholizm, to no, to jest jakby problem realny od lat. A zakupoholizm nie jest takim chyba problemem dla żadnego rządu jakoś tak bardzo realnym, wręcz przeciwnie, to konsumpcja, wszystko się kręci, żeby jakoś z tym walczyć? No, to jest właśnie ten problem, który moim zdaniem jest w dużym stopniu niezbyt dobrze analizowany, niezbyt dobrze rządy radzą sobie z tym. Oczywiście im bardziej świadomy rząd, im bardziej taki rząd, nie tylko rząd, ale też i społeczeństwo świadome różnych problemów, które mogą wynikać z pewnych aktywności gospodarczych, tym większa szansa na to, że pewne ustawodawstwo, pewne zachowania nie będą występowały. Natomiast to wszystko zależy od tego, jak silne są te ruchy oddolne. Ja mam wrażenie, że w wielu krajach jest zbyt mały nacisk chociażby na to, aby uświadamiać konsumentom, uświadamiać ludziom, rodzicom,
że nie wszystko jest dobre, że że pewne rzeczy powinny być w pewnym sensie zakazane albo regulowane, dlatego że niosą ze sobą poważne konsekwencje społeczne i czy alkohol, czy nadmierne kupowanie no, należą do tych, do tych zjawisk. Jeśli na przykład porozmawiać sobie z ludźmi, którzy doradzają ludziom na przykład w zakresie ubierania się, mody, często ludzie przychodzą do nich właśnie z tym problemem, że mają pełno rzeczy w szafie, że cierpią z tego powodu, że nie wiedzą w co się ubrać, ale to głównie z tego powodu, że wydają nadmiernie, że nie potrafią racjonalnie podchodzić do zakupów, kupują wszystko jak leci. I u nas nie ma takiego, powiedzmy, zainteresowania, żeby tymi zachowaniami jakoś czy wspomagać ludzi w zakresie takiego racjonalnego kupowania, bo z takiej ogólnej ekonomicznej perspektywy więcej ludzie kupują, więcej ludzie wydają, tym lepiej się to wszystko kręci. Ekonomia sobie świetnie radzi, natomiast gdzieś tracimy w tym wszystkim tego człowieka, jakość życia i co z tego wszystkiego mamy, koniec końców mamy. No koniec końców mamy ogromne cierpienie też wewnątrz, które sobie zaspokajamy zakupami, a potem to ogromne cierpienie, jeżeli pojawiają się te długi, jeżeli pojawia się na przykład rozpad rodziny w związku z uzależnieniem, ale dopóki tych nie ma tak prężnych ruchów oddolnych, ani nie ma też takiej świadomości na tak zwanej samej górze tego, co może się wydarzyć, jeżeli społeczeństwo będzie za bardzo uzależnione od zakupów, jeżeli nie ma tej pomocy i opieki społecznej, to jesteśmy zdani sami na siebie tak naprawdę. I jak z takiej psychologicznej strony podejść do sytuacji, kiedy na przykład idę do drogerii po tusz do rzęs, ale ja widzę serum, które mnie uspokoi, mleczko, które mnie otuli, żel pod prysznic, który mnie pobudzi, albo świeczkę, która mnie wprowadzi w stan jakiejś jaśminowej ekstazy. To wszystko jest tak pięknie opisane, jakby miało załatwić nasze problemy. Jak się uodpornić na to? Jakie trzeba mieć zasoby, albo zbudować w sobie zasoby, żeby się uodpornić na te hasła? To jest oczywiście bardzo, bardzo złożone i nie ma jednej prostej rady. Z jednej perspektywy trzeba sobie powiedzieć, że to wszystko jest manipulacja, czyli takie odgórne założenie, że te opisy, ta zachęta, to jest wszystko po to, żeby zaspokoić jakąś potrzebę. No i pomyśleć sobie, że jeśli ja w to uwierzę, no to mogę wpaść w tą pułapkę. To jest jakby pierwszy taki moment, założenie, że po prostu to wszystko, z czym mamy do czynienia w świecie komercyjnym, sprzedaży, to wszystko jest manipulacja. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia to jest uczenie się w szkole, jesteśmy, nie wiem, młodzieżą, dziećmi, takiego racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami. Kolejna kwestia to jest takie nastawienie na przyszłość, nie na teraźniejszość, czyli raczej ćwiczenie tej zdolności do odraczania gratyfikacji, raczej myślenie o tym, żeby lepiej odłożyć i, powiedzmy, wydać większą sumę na coś, co sprawia, że jesteśmy, nie wiem, bardziej produktywni, coś, co jest bardziej trwałe. To, co w ostatnim czasie jest oczywiście bardzo, bardzo takie na czasie, bardzo modne, ale też bardzo ważne, to zwracanie uwagi na konsekwencje każdej naszej pojedynczej decyzji, ponieważ kupienie rzeczy niepotrzebnej, którą za chwilę wyrzucimy, sprawia, że śmiecimy, tak? Że nasza ziemia nie jest w stanie więcej przyjąć. Ja na moich zajęciach z zachowań konsumenckich skłaniam moich studentów do tego, żeby wypełniali takie ankiety internetowe. To jest oczywiście forma pewnej zabawy, ale też kończy się pewną refleksją i każdy z nich musi odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania dotyczące konsumpcji, tego, ile wydaje na ubrania, jak często ubrania kupuje, jak często podróżuje samolotem, na jakie wakacje, jak daleko i tak dalej. I koniec końców, w zależności od ankiety, dostaje na przykład taką informację, ile ziem, oczywiście jest tylko jedna, ale to jest takie metaforyczne pokazanie, ile ziem byłoby potrzebnych, aby podtrzymać taką właśnie konsumpcję tego pojedynczego studenta, jeśli każdy by zachowywał się podobnie. Niech pani zgadnie, ile mniej więcej każdy student, jaki wynik uzyskuje, ile ziem potrzeba. Jedna, dwie, trzy, cztery. Dwie?
W większości mają 4 do 5. To jest taki najczęściej występujący wynik. I to jest zatrważające. Ja mam nadzieję, wykonując z nimi takie ćwiczenia, że to będzie jakaś refleksja, to pobudzi ich do kontrolowania swoich nawyków. I myślę, że każdy z nas powinien codziennie, no może nie codziennie, ale co jakiś czas się poważnie nad tym zastanowić i sobie wziąć udział w takiej ankiecie, żeby zobaczyć, do czego ta konsumpcja może prowadzić. Więc jeśli sobie człowiek uświadomi, że przyszłe pokolenia za chwilę nie będą miały, nie wiem, wody, za chwilę nie będą miały zasobów do tego, żeby nawet zaspokajać podstawowe potrzeby, bo dzisiaj konsumujemy nadmiernie. No jeśli to nie zacznie działać, to nie wiem, co może zacząć działać. Czy postawienie sobie takiego pytania, jaką potrzebę ja próbuję zaspokoić, kupując to, i taka szczera odpowiedź może pomóc powstrzymać nałóg? Czy może pomóc wyrwać się z tych sideł nałogu? Może. Może. To oczywiście nie będzie uniwersalne, nie będzie na każdego działało, ale małe pojedyncze jednostki może, więc jeśli zadziała na jedną osobę, to już jest dobrze. Można też popatrzeć, otworzyć szafę, prawda, zobaczyć, ile rzeczy się ma, ile z tego się korzysta. Można zajrzeć do szuflady, popatrzeć na to wszystko, co się w ostatnim czasie kupiło i pomyśleć sobie, czy ja rzeczywiście to potrzebuję, czy to rzeczywiście było niezbędne, czemu to wszystko służyło. To wszystko sprawia, że no, ta refleksja może nas pobudzić do zahamowania odmiernej konsumpcji i do być może czy to redukcji szans wystąpienia uzależnienia, czy może wsparcia nas w myśleniu, że być może potrzebujemy jakiejś pomocy profesjonalisty. To może zadziałać. Oby. I pamiętajmy, że, no, że orientując się, że coś jest nie tak, ratujemy siebie, ale też no, może to, o czym pan powiedział, takie myślenie o przyszłości, że ratujemy też planetę, może do niektórych przemówi. Może. Oczywiście są jeszcze warunki brzegowe, żeby to wystąpiło, ale myślę, że każdy z nas, szczególnie rodzic, nauczyciel, dziennikarz, powinien skłaniać ludzi do myślenia o tym. Coś optymistycznego na koniec byśmy, panie doktorze, powiedzieli. A propos? A propos zakupów i tego, że naprawdę da się przeżyć, mając minimalną ilość rzeczy. Albo no, że da się. To wszystko szczęścia da nie daje. Tak samo jak dzisiaj modne jest przechodzenie na diety, prawda? Bo człowiek odkrywa, że o, przeszedł na dietę, lepiej się czuje, ma czas na nas, żeby się zająć swoim zdrowiem, lepiej serce działa. No tak samo i można mniej wydaje. Mniej wydaje. Tak samo można spojrzeć na takie zakupy codzienne, prawda? Zobaczyć, okej, zróbmy sobie eksperyment, tak? Spróbujmy wydawać mniej, może się lepiej poczujemy, zamiast spędzania godzin żeby przeglądać rzeczy w internecie, to może lepiej skupić się na minimalizmie, na ograniczaniu. Warto popatrzeć, co to jest w ogóle minimalizm. Nie wiem, popatrzeć, jak niektórzy w Japonii żyją, prawda? Jak wygląda taki japoński minimalizm. Zaspokajać ciekawość na inne sposoby niż poprzez kupowanie. Może warto ludzi zachęcić do takiego eksperymentowania. Kto wie, może ktoś odkryje sens w tym wszystkim. Albo może ktoś ogłosi taką bardzo modną modę na minimalizm. Bo trochę jest moda na minimalizm, ale jak tak dużo więcej osób o tym powie i ogłosi to jako modę na 2024 na przykład, to no bo jeżeli jest modne, to za tym pójdziemy, więc może to jest to. Ja deklaruję, że od dzisiaj będę orędowniczką mody na minimalizm. Jestem już od dawna, ale dzisiaj już będę tak publicznie. Super. To zdecydowanie fajna postawa. Kupić książkę taką, którą się przeczyta od deski do deski. Pożyczy znajomym, a potem 20, odniesie do biblioteki. I podaruje bibliotece. Tak powinno to wyglądać. Na przykład, tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu W czułym zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych. Produkcja Studio Plac.